Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Remigiusz Kadelski, a program, który Państwo oglądają, nosi tytuł Remix. Zupełnie świadomie nawiązanie do terminu muzycznego, bo w tym programie bardzo sprytnie miksujemy to, co jest na przecięciu kultury, obyczajów, seksualności, zwyczajów i też poniekąd tematów politycznych. A moimi gościniami dzisiaj, z czego się bardzo cieszę, są specjalistki. No właśnie, za chwilę się to wszystko wyjaśni, ale jak już powiem, że są to panie będące koordynatorkami scen intymnych, to już odrobinę powinna się Państwu zapalić lampka. Katarzyna Szustow. Dobry wieczór. Dzień dobry. I Marta Łachacz. Dzień dobry. Witajcie. Powtórzę, koordynatorki scen intymnych. Ja do niedawna, powiem Państwu szczerze, jeszcze nie istniałam w ogóle, nie wiedziałam o istnieniu takiej funkcji. Funkcji, która, jak łatwo się domyślić, wiąże się w przeważającej większości z planami filmowymi czy serialami. Serialami też, jak się za chwilę okaże. No i dzisiaj będziemy starali się Państwu uzmysłowić, wyjaśnić, na czym dokładnie praca koordynatorek i koordynatorów polega, jak bardzo jest to potrzebna funkcja, dlaczego się ona zrodziła. Mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje i od tego momentu na pewien rodzaj scen, które pojawiają się i to zarówno w filmie, jak i w serialach, będą Państwo patrzeć inaczej. No właśnie, koordynatorka, koordynator scen intymnych. Co to dokładnie jest za stanowisko? Bo to tak ładnie brzmi, może intuicyjnie wyczuwamy, czego to dotyczy, ale od podstaw wyjaśnimy, na czym polega Wasza profesja. Polega to na wypracowaniu kompromisu. Jesteśmy takim negocjatorem, rzecznikiem pomiędzy aktorami, reżyserem i produkcją, by wypracować jak najlepsze warunki realizacji scen intymnych w poszanowaniu wszelkich granic intymności po wszystkich stronach, bo reżyser również ma swoje granice, więc chodzi o to, żeby ustalić takie rozwiązanie, w którym nikt nie będzie czuł się straumatyzowany, nie będzie czuł wstydu i tych wszystkich emocji, które towarzyszą przy realizacji takich scen. Ja bym też powiedziała, że intymność jest taką sferą, która dużo o nas mówi. W ogóle, z takim, powiedziałabym, obszarem kulturowym, z jednej strony stabilizowanym, ale z drugiej strony pasjonującym, fascynującym większość nas. I zawsze ja się też pytam, czym jest ta intymność danej produkcji, czy też w spektaklach, ale o teatrze to za chwilę, żeśmy Państwo nie pomieszali, bo to są jednak trochę inny, to jest zawód. I ja zaczynam przed pracę od takiego dręczenia i męczenia reżyserów, reżyserek, czyli właśnie dlaczego, po co, dlaczego ma się rozebrać, a czy na pewno musi się rozebrać, a po co ma się rozebrać, co my tam chcemy zakomunikować. Co tą intymnością na przykład jest ugrywane, tak? No też, więc te różne tematy, no sobie ustalamy, po prostu kontekst takiej sceny. I to jest początek naszej pracy. Kontekst jest bardzo ważny i ważne jest też, co ta scena ma tak naprawdę wzbudzić w publiczności. Czy to jest scena, którą chcemy pokazać pewną sytuację, tak informacyjnie bardziej, czy to jest scena, która na przykład ma publiczność podniecić jakiś dreszcz, spowodować jakieś emocje. Czy to się zrodziło dlatego, że w pewnym momencie branża filmowa, szeroko pojęta, tak, do tego worka wrzucam też i seriale, ale też i może branża kulturalna, bo i teatry, uświadomiła sobie, że na tym polu dochodzi do nadużyć? Czy jest to na przykład pokłosie MeToo? Dlaczego akurat takie stanowisko powstało? Bo to jest absolutnie nowe stanowisko, prawda? Lubimy mówić z jednej strony sceny walki, Państwo znacie. Zawsze mieliśmy choreografów scen walk, kaskaderów, tak? Scen kaskaderskich. Obrończyń praw zwierząt. Na przykład, tak? Mieliśmy zwierzęta, więc byli konsultacje do spraw zwierząt konkretnych, tak? Jeżeli były dzieci, mieliśmy psychologów dziecięcych, psycholożków. Tak, zawsze na końcu filmu widzą Państwo taki napis, że zwierzęta, które wystąpiły na planie, nie ucierpiały w żaden sposób i tak dalej, i tak dalej. No a nie mamy takich informacji na temat intymności, jak ona była robione, te sceny, na ile aktorki są dumne i szczęśliwe i no, mają spokój po takich scenach, a też wiem, że z największymi aktorkami, chociażby Nicole Kidman w Big Little Lies, te sceny nie były łatwe. Panów też to nie dotyczy? Aktorów absolutnie tak, aczkolwiek tak, no wiemy, że przeważnie jednak to środowisko jest zmaskulinizowane, trzeba powiedzieć wprost, ale też wiemy, że nie wszyscy, nie jest to takie łatwo genderowe, że mężczyźni są źli, kobiety są dobre. Nie powiedziałam, że różnie z tym bywa. Uciekamy od klisz. Ale ta akcja MeToo pokazała, jak wiele jest nadużyć i jak długo ten proceder się dzieje, bo ostatnio czytałam na przykład, że Sharon Stone była przez producentów namawiana, żeby sypiać ze swoimi partnerami filmowymi, bo wtedy będzie ta prawda ekranu.
Przecież wcześniej nikt tego nie zgłaszał. Okazuje się, że bardzo wiele znanych nazwisk też dotyczy na przykład sytuacji Kevina Spacey, który również w stronę męskich członków ekipy również. Wrócił bo to też do łask, bo okazało się, że już zapomniano o tym, co zrobił. Tak. To wstawiamy to w cudzysłowie, bo de facto nigdy wyrok nie zapadł, ale co są domniemania wobec tego, co zrobił. Oczywiście, ale chodzi o to, że dzięki temu na przykład nie będzie już możliwości, żeby reżyser pracował z reżyserką sam u siebie w domu. Zawsze musi być ta osoba trzecia. Więc to też jest nasza rola, żeby mieć też wiedzę, w jaki sposób te wszystkie spotkania się dzieją. Powinniśmy przy tym być. Tak naprawdę sceny intymne powinny być omawiane w naszej obecności. Dzięki temu obie strony mają zapewnione bezpieczeństwo. To tak sobie widzę i słyszę, że tak naprawdę to nie jest problem, który dotyczy tylko na przykład osób debiutujących na planie, bo najczęściej to wydawałoby się, jest to największe pole do nadużycia, ta osoba też ma dużo, znaczy nie ma za wiele niby do stracenia, ale też i najwięcej może ugrać, nie ugrać. Słyszę, padają duże nazwiska, Nicole Kidman, Sharon Stone, więc absolutnie to się ima wszystkich. No intymność jest sferą nadużyć, zawsze była. Po prostu. Więc pytanie, jak spowodować, żeby dało się robić fajne sceny, dobre filmy i żeby wszyscy byli dumni, szczęśliwi i mieli po prostu spokój. No i tego my jesteśmy, żeby można było po prostu wieczorem w miarę spokojnie zasnąć. Wydaje mi się też, że jest szansa teraz, aby ci nowi aktorzy, którzy wchodzą teraz w zawód, już pracowali w tych standardach takiej jakości pracy, bezpieczeństwa i zaufania, które my możemy im zapewnić, wspólnej pracy z reżyserami, z twórcami, właśnie z produkcją, a ci aktorzy, którzy mają różnego rodzaju doświadczenia na koncie, będą mogli kolejne tego typu projekty realizować już w dużo lepszych warunkach. Czy jest szansa, to pokłosie ostatniego skandalu, który wybuchł z absolwentami szkół filmowych i teatralnych, że tam omawiany temat mobbingu, w ten zakres również będzie kwestia intymności wpisywana, tak? Że tutaj również będzie jakaś instancja, instytucja, osoba, kolwiek to nazwać, która mogłaby już na etapie stawiania pierwszych kroków w tym zawodzie pokazać, co jest prawidłowe, a gdzie już zaczyna się to przekraczanie granicy? Wiesz co, ja bym też uważała, bo ja akurat pracuję ze szkołą filmową w Łodzi od marca, przełomu marca i kwietnia. Więc temat jakby przemocowego systemu edukacji w szkołach artystycznych istniał od początku, od zarania. Ja też jestem po Akademii Teatralnej, więc sama byłam świadkinią takich sytuacji. Jest trudno zmobbingować przy 181 cm, nie jest takie proste, więc to jest ten plus, który niosę gdzieś przez życie i mam tutaj trochę farta. Ale więc warto się przyjrzeć tym sytuacjom trochę głębiej. Tak? One nie są takie proste, łatwe i oczywiste. Więc pytanie w ogóle o edukację, o nowe kompetencje kadry na przykład, tak? Jakby o nim, kulturę feedbacku, o rozmawianie w ogóle o kwestiach trudnych. Też z drugiej strony mamy duży taki bunt w różnych szkołach, to nie chodzi o szkołę też tylko filmową w Łodzi, ale na przykład osoby, które nie zgadzają się na przykład, żeby sceny gwałtu były reprodukowane nawet na bazie Szekspira. No i się okazuje w tym momencie, że młodzież wyjdzie ze szkoły bez tego typu wiedzy i kompetencji. Więc pytanie, jak teraz uczyć, jak nazywać pewne tematy, jakich narzędzi wyposażyć te młode osoby, które są to delikatne, bo są po prostu bardzo młodzi jeszcze, tak? Więc to są takie różne tematy, jak tym jakby nawigować, jak się tam przyglądać, bo myślę, że to nie jest takie czarno-białe, tak? Że można, po prostu mamy zestaw pewnych narzędzi, które można łatwo wdrożyć i to będzie wszystko bezpieczne, fajne, łatwe, przyjemne. No nie będzie tak. Jesteśmy w procesie twórczym, który jest skomplikowany. My wszyscy pracujemy poza strefą komfortu i to jest dość istotne, jak teraz tak myślimy, work-life balance, strefa komfortu, no ja mówię, no jeżeli ktoś myśli, że pracując w sztuce, kulturze, będzie mogła spokojnie myśleć, że jest dobrze i stabilnie, no to jest pomyłka. No my jesteśmy jednak wiecznie w jakimś takim niebezpiecznej jednak kondycji, bo ona jest twórcza po prostu, tak? Ale pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby nie było dużo niespodzianek nieprzyjemnych, tak? Jesteśmy w stanie za pomocą narzędzi, które znamy, doprowadzić do sytuacji, że ten proces twórczy nie jest bezpieczny, nie jest nudny, ale znaczy jest bezpieczny, ale nie jest nudny. Więc to jest takie przeciąganie trochę liny. Też właśnie pomiędzy reżyserami, reżyserkami, a aktorami. Tutaj się tworzy coś pomiędzy nimi, ale wtedy zawsze można powiedzieć, że to jest pociąg za kran, powiedzieć, ej, nie czuję się fajnie z tym. Coś tak, to bardzo ważna jest kwestia też stawiania granic i takiej nauki, jak to robić, bo nie jesteśmy na przykład w Polsce tego nauczeni. Bardzo często nasze granice
no, różnych sferach życia są przekraczane. I teraz, jeżeli mam szkołę aktorską, w której bardzo dużo pracuje się z ciałem, gdzie wykładowca, nauczyciel chce pokazać coś na ciele. Gdzie nagość na scenie jest absolutnie czymś oczywistym. Tak. A słyszeliśmy różne przykłady o pogryzionej na przykład przez wykładowcę ręce, czy tego typu rzeczy się zdarzają. Więc też, żeby studenci wiedzieli, że pewne rzeczy są nie okej i mogą powiedzieć, ja nie chcę, żebyś mnie dotykał, nie chcę być w ten sposób przestawiana, traktowana, przesuwana. No, chodzi mi o wszystkie te sytuacje, w których wymagany jest kontakt z ciałem, prawda? Trzeba kogoś dotknąć, coś pokazać na nim. I też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby w szkołach filmowych, gdzie edukuje się producentów, kierowników produkcji, a już nie wspominając o twórcach, żeby też jednak wspominać o realizacji, specyfice realizacji takich scen. Jak rozmawiać, jakim językiem mówić i też na co można sobie pozwolić, a co absolutnie jest niedopuszczalne. No, że mówimy też o świadomej zgodzie na przykład. Ja też prowadziłam warsztaty ze świadomej zgody. I to jest taki termin dość nowy, tak? Na kiedy właśnie możemy powiedzieć, niekiedy się można wycofać, czym jest świadoma zgoda. Na temat długi, duży i warto w ogóle sobie trochę poczytać, jak Państwo macie jakąś przestrzeń teraz, to można pisać consent, czym w ogóle jest i to jest dużo. I to też i w świecie, w życiu prywatnym i w swoich relacjach intymnych, jak i w pracy zawodowych, bardzo różnych, więc też pomyśleć, kiedy ktoś może się wycofać z czegoś, tak? Jakby kiedy ty masz prawo, jak mówi Jane Fonda, nie jest pełnym zdaniem. Mhm. A spowodowanie, żeby aktorzy mówili nie, jest potwornie trudne. I to akurat wiem z praktyki bardziej teatralnej. Małe takie ćwiczenie, sprawdzenie, żeby aktorzy sami zobaczyli, jak trudno jest im powiedzieć nie. Więc jest takie jedno. I naprawdę niektórzy nie są w stanie wykrztusić tego nie po prostu. Bo są trenowani od dziecka do mówienia tak. Proszę tutaj skakać, tutaj się zagrać drzewo, a teraz być po prostu psem Pluto. No i oni są tego uczeni cały czas. Więc jakby rozpoznanie swoich granic, to jeszcze jest pierwszy temat, tak? Bardzo często aktorzy nie znają swoich granic. Myślą, że ich po prostu nie mają. Wszędzie jest okej. Okay. Potem się okazuje, jak zaczynamy my pracować nad tym, się okazuje, że jednak te granice gdzieś są i całe szczęście, że są. Często też słyszę, że wybrałeś zawód aktora, pracujesz ciałem, więc żadna rzecz nie powinna być dla ciebie trudna. No nie jest tak. To jednak jest człowiek. Człowiek, który jest pełen swoich doświadczeń, przeżyć, emocji. I nie możemy z nim robić, co nam się żywnie podoba, tylko dlatego, że jest aktorem i ma coś zagrać. Zwłaszcza sceny intymne, które z definicji są, powiedzmy, scenami specjalnej troski, jakkolwiek to może dziwnie zabrzmieć. Chciałbym, żebyśmy teraz, żebyście uzmysłowiły, jak wygląda taka praca krok po kroku. Jaki jest pierwszy etap? Bo tylko się wspomniałaś o tym, że zaczyna się od drenowania scena reżysera, reżyserki, ale właśnie, powiedzmy, jest już hasło, będzie kręcony taki serial albo taki film. I co się dzieje? Dostajecie do ręki scenariusz, czy najpierw macie spotkanie z reżyserem, reżyserką? Jak to krok po kroku wygląda? No zdecydowanie scenariusz jest pierwszym krokiem. Przede wszystkim musimy sami ocenić, czy jest to projekt, którego chcemy się podjąć. Czy rozumiemy, co twórcy chcą im przekazać. Więc drugim krokiem jest od razu spotkanie z reżyserami, z producentami, czego oni tak naprawdę od nas oczekują. No i my mówimy, co my możemy im dać. Więc bardzo ważny jest też czas prób, co nie jest oczywiste w filmie. Jakby teraz różnie z tym jest. Jedni reżyserzy, tak. Reżyserki mają czas na to, są pieniądze albo nie ma, to nawet już nie chodzi o, nawet chodzi o czas aktorów na przykład, tak? Oni są na innych planach na przykład. Kiedyś było znacznie więcej prób przy filmach, teraz mamy mniej, więc lubimy tych aktorów, którzy po prostu sami tam siedzą, się uczą, wchodzą, są pach, po prostu jest, wszystko się udaje na planie. No tak nie ma, ze scenami intymnymi wymagają duże pracy przygotowawczej i krok po kroku nie opowiemy Państwu, bo to są nasze tajniki alkowe, więc tak łatwo nie będzie, ale dużo jest tutaj etapów różnego rodzaju, tak? Od sprawdzania i razem nazywania granic, potem przez wymyślanie choreografii, no i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy choreografia sceny intymnej? No, czegoś takiego jak tak zwane czekam aż zaiskrzy i kto kogo tam ucapi, no to nie z nami. Chodzi o to, żeby aktorzy weszli na plan z pełną wiedzą, co będzie realizowane. Niektóre sceny mogą być bardziej spontaniczne, niektórzy aktorzy się znają, lubią ze sobą grać, mają większą swobodę. Niektóre sceny wymagają pewnego rodzaju choreografii, tak jak Kasia wspomniała, że jest choreograf walk, sceny walki, tak samo i tutaj możemy coś takiego opracować. I oczywiście dajemy aktorom
też kreatywność. Chcemy, żeby byli kreatywni w tej scenie i nie mówimy im dokładnie, jak masz przechylić głowę. Bo właśnie chciałam to dopytać. Ta choreografia polega na tym, tu pocałuj w ten policzek, połóż rękę na tym ramieniu. To jest na aktorach, tak? To tak. Oni też przynoszą, tak? Bardzo jakby, dużo to jest bardzo aktorii. Ważne, tak? My wychodzimy, każda z nas ma pewnie inną trochę technikę. No, ja mam ten background coachingowy, z jednej strony ja skończyłam SGH i mam studia podyplomowe z coachingu, a z drugiej strony lata w pracy w komunikacji otwartej, komunikacji bez przemocy i tak dalej, czyli otwarte pytania, więc ja bardzo dużo na tym pracuję, tak? Czyli znając też aktorów, jak są cudownymi ludźmi i fascynującymi artystami, artystkami. Ja ukocham aktorów, zajęło mi to 25 lat, mówię to bez bicia, po prostu uwielbiam ich, coraz bardziej mnie fascynują, się robię ja starsza i bardziej chyba pewna siebie i stabilna, tym bardziej ich kocham, bo oni są po prostu nieprzewidywalni w swojej wyobraźni. To jest najcudowniejsze w aktorach. Więc czekam aż z tym, co oni trochę przyjdą i na tym tylko wcześniej trzeba tak przygotować grunt, żeby to nie jest to, że ktoś raptem komuś wsadzi rękę w majtki i potem jest, to jest najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć, taka niespodzianka i tego nie, i od tego my jesteśmy, a to się nie wydarzy, jak my się pojawiamy w tym. Absolutnie. Bo wiecie, chcę trochę uplastycznić tę choreografię sceny intymnej. No dobrze, to może bardziej... Chodzi o to, że jeżeli mamy do nagrania scenę, to ważne jest, jaki to ma być rodzaj seksu, czyli ten kontekst, o którym Kasia wspominała. Jaki to ma być rodzaj seksu? Czy to ma być scena namiętna, gdzie rzucamy partnera na ścianę, potem na łóżko? Czy to jest scena miłosna, gdzie chcemy zobaczyć te motyle w brzuchu i tą oksytynę, która się powinna do naszej widowni płynąć. Więc ustalamy, czy to jest łóżko, jaka to jest w ogóle lokacja, tak? Jakie tam, na przykład, jakie chcemy pozycje, żeby jednak były, od czego zaczynamy, gdzie przechodzimy dalej, gdzie będzie stała kamera. Aktor też powinien wiedzieć, ile jest ustawień. I pod to wtedy układamy tą choreografię. Łącznie też z kadrami, na przykład, czy taki kadr, czy no taki to jest kadr. Zawsze wejście w buty nie nasze i zawsze to jest taki delikatne, powiedzmy, negocjacje. Tak? Nie chcemy zabierać kompetencji reżyserom, reżyserkom, czy... autorom zdjęć. Tak jest, zawsze to jest taki delikatny temat, ale ja pytam na przykład, tak? Jak mnie to widzą, jak myślą, znaczy ja mam jakąś propozycję, a czekam jednak, wychodzę od artystów, artystek. Ja jednak czuję, że jesteśmy właśnie adwokatkami w ich świecie. Tak? Mhm. My jesteśmy, odwiedzamy ich świat, im pomagamy ich świat zrealizować w ich wyobraźni. To jest coś kluczowe, że to nie jest mój świat, który ja narzucam, tylko jednak wychodzę z tego. To jest ciekawa a propos choreografii, co mówili Lizzie Talbot, czyli Netflix i Bridgertonowie, czyli jedna z moich nauczycielek. I ona mówi, no choreografia jest po to, żeby aktorzy na przykład sobie nie zrobili, nie nabili guza i nie spadli z łóżek. Więc to jest na przykład tak. Czyli jak się turlamy, to wiemy, że 3 razy w prawo, a potem raz w lewo na przykład, tak? A nie, że 7 razy w lewo, no bo wtedy zlecą z łóżka. No, a aktor, który zleci z łóżka, zamieje rękę w trakcie zdjęć, a na przykład przed nim jest jeszcze 20-30 dni zdjęciowych, no to jest tragedia, tak, dla wszystkich. To jest po prostu ciężkie miliony, które po prostu kapią i coś trzeba z tym po prostu zrobić później. Wyobrażam sobie na przykład film, który był dla wielu przełomowy. Intymność Patricia Sharo, prawda, gdzie mamy pełne zbliżenia i penisa w zwodzie, i wagina, i mamy wytrysk, jest ta sperma. I teraz próbuję sobie wyobrazić, jak w takim środowisku, na takim planie wygląda wasza praca. Czy wy na przykład negocjujecie z reżyserem albo z samym aktorem, ile razy może być dubel, czy może być takie, a nie inne zbliżenie? Zaraz wejdę w słowo, bo kluczowe dla koordynatorów, koordynatorek intymności jest to, że my pracujemy przy symulowanym seksie. A ważne, to jest nie bardzo istotne. Płynów ustrojowych nam się nie mieszają nigdy. Właśnie, okay. Może warto określić, tak. Czym jest w ogóle scena intymna. Mm-hmm. Są to sceny, w których występuje nagość. Scena pod prysznicem też jest sceną intymną. Tak. Aktor się rozbiera. I są to sceny, mogą być sceny całowania, są to też sceny symulowanego seksu. Bardzo Kasiu, dziękuję, że to podkreśliłaś. I fajnie, że padło to w końcu. Bardzo ważne. A czekaj, tak. Sobie Państwu jeszcze bardziej teraz namieszać, uwaga, czyli ja mam premierę 11 września w Zurychu w Schauspielhaus, czyli największym teatrze w Szwajcarii, gdzie mamy 2 aktorów porno. I specjalnie, żeby właśnie nie stawiać w jakiejś dziwnej sytuacji, ale też nikt nie miał takiego pomysłu, tak, żeby aktorzy wykształceni w szkołach mieli być w innym biznesie, tak, to jest inna branża, więc tu specjalnie na przykład wymyśliłam nazwę na mnie, czyli jestem tam intimacy coach,
Czyli z jednej strony jest ten coaching, a z drugiej strony mamy intymność. Czyli na przykład ja tam dużo pracuję na przykład na właśnie tych sytuacji kryzysowych, żeby ich nie było. Tak? Żeśmy jak najbardziej otwartą komunikację, sprawdzania, tak zwany check-ins, czyli patrzymy, kto jak się czuje danego dnia, kto jest na co gotowy dzisiaj, kto nie. Kto się czuje gorzej, to po prostu może zostać też w domu. No oczywiście tylko aktorzy nie korzystają, bo długo nie grali. Też jest ważny temat, tak? My też wiemy, wchodząc do pracy, że po czasie pandemicznym aktorzy są głodni pracy. Jeżeli ktoś jest głodny, wiadomo, że za tą przysłowiową bułkę jest w stanie dużo zrobić, a potem niekoniecznie się dobrze z tym czuć. Więc też bardzo uświadamiamy, na przykład ja na przykład, tak, pracując, czy na pewno to jest okej, a jak tak, to dlaczego to jest okej. Więc ten temat jest skomplikowany, jeżeli chodzi o filmy chociażby Gaspar Noé, tak? To jest oni, tak. Oni pracowali bez koordynatorów intymności. Mm-hmm. I to są zupełnie inne. Powiem się o film Love na przykład, tak? I to, tam nikogo nie było, to przynajmniej z tego, co ja wiem, ale być może ktoś tam po prostu doradzał. Więc nie było, tak, byłam tak. Na premierze filmu, na którym był akurat Gaspar i mówił, że te osoby, które tam grają, to są naturszczyki. Nie było amatorzy. Dublerów i dublerek, nie, prawda? Nie. No wszystkie właśnie. Te osoby grały tak. Faktycznie, tak. Tak wyglądało, nie było żadnych tak. Protez narządów intymnych. Tak. Także my przy takich filmach tak. Faktycznie możemy wejść jako coach, ale tu nasza rola już troszeczkę jest wtedy tak. Inna. I pilnujemy nazwę, na przykład ja bardzo pilnowałam, bo w Szwajcarii nie ma nikogo, jeżeli chodzi o koordynatorów intymności, więc wiedziałam, że jak tu ten złą nazwę przetransferujemy do Europy, no to się zrobi ten bałagan. Tak, więc też ważne, że to są nowe zawody, więc trzeba je dobrze nazywać. Ale na przykład właśnie wracając do tej Szwajcarii trochę, no więc my mamy tam aktora Connie Dax, który pracował na przykład z Larsem von Trierem przy Antychryście. Mhm. Czyli to są osoby, które też mają doświadczenie już, tak? Tak zwaną sztuką wysoką, jakbyśmy chcieli nazwać, tak? W kontekście... Najważniejszy, jeden z najważniejszych reżyserów filmowych. Ale to ciekawe, bo chciałam też zapytać na przykład o inny film Larsa von Triera, Nimfomanka. No tam jest, tam się roi o seks. W zasadzie to jest jeden wielki esej, czy rozprawka o seksie. Czy tam widziałybyście miejsce dla was? Czy to jest już już granica jest za daleko posunięta, to już nie mamy z symulowanym seksem, tylko z otwartym seksem. Chociaż wydaje mi się, że nie wiem na ile Charlotte Gainsbourg, ale ta młoda aktorka, która grała młodą wersję Nimfomanki, ona miała, zdaje się, dublerkę na planie, ale to... Ja nie wiem, jakie były kulisy, ale no, moja słabość do tych artystów, o których powiedziałaś, jest wielka, więc jeżeli by mi zaproponowali, nie wiem, nawet tam wyjazd na żaglówki i zbieranie grzybów razem, nie lubię zbierać grzybów, albo łowienie ryb także nie lubię i nie umiem, to bym to zrobiła. No dobra, więc spacer po Kopenhadze na przykład. Wszystko. Z tymi atestami wszystko, więc to po prostu te kompetencje, które mamy, da się aplikować, tak, do tego typu trudnych filmów, ale wtedy trzeba, to nie są koordynatorzy scen intymnych, bardzo ważne, żeby to Czyli powtórzmy, chodzi o symulowany seks, tak, jeśli już, tak? My po prostu państwa oszukujemy, od tego jesteśmy, żebyście państwo myśleli, że nam się wiadomo, co dzieje. Ja mogę, państwa zwijać graty i iść do domu, bo tak. Rozmawiamy o jednej wielkiej fikcji. Tak jest. Czyli okej, scena intymna, rozumiana jako właśnie miejsce, gdzie nie dochodzi do płynów, nie widać płynów ustrojowych, gdzie nie ma ale seks może być pokazany jako tako, czy nie bardziej... Nie ma interakcji seksualnej. Nie ma interakcji seksualnej. Prostu, tak. Tak. Scena intymna to też sceny gwałtu. Czyli na przykład słynna scena gwałtu nieodwracalna, dokładnie, z Moniką Bellucci. To są zupełnie inne czasy, tak? Te filmy, no i właśnie pytanie, tak. czy już wtedy myślicie, że już w ogóle jakaś konsultacja na planie była? Bo to jest scena, która, proszę państwa, przeszła do historii kinematografii, tak na marginesie. Że na pewno w tych scenach brutalnych są często kaskaderzy, kaskaderki. Sceny gwałtu często były tak kręcone. Są, tak, scenami intymnymi są też sceny porodu na przykład. No i wszystkie sceny związane, pokazujące różnego rodzaju intymność, ale dotyczące aktorów małoletnich. Okej, to już jest pewnie oddzielny też rozdział, prawda? W którym momencie, no, aktor od 16 roku życia, przynajmniej w Polsce, tak, nie wiem jak to jest w innych krajach, ale w zależności od tego, w jakim kraju ten pewnie film jest kręcony, może dysponować swoim ciałem. W Polsce to jest od 16 roku życia. Czy tutaj jakby prawo też już, rozumiem, zaznacza pewne... Co, prawo i nieprawo. To trochę chodzi o to, na ile jesteśmy świadomi jako tak zwana branża, wrzucając wszystkich do jednego worka, że spotykamy kogoś bardzo młodego, tak, który znam historię w Polsce i mogę mówić o tym przykładzie,
może zachowam imię, nazwisko, aczkolwiek miałam zgodę, że mogę używać. No tak, jest zgoda, to niech to... Ale zostawmy, jak uważam, że to nie na każdym za siebie mówić, tak? Czyli wiesz, no, młody chłopak, mężczyzna, który jeszcze nie rozpoczął życia intymnego swojego, prywatnego, miał scenę intymną do zagrania, no i wiesz, cały plan ryżał, ryczał, że powinien tam bardziej sapać, czy tam bardziej jęczyć i tak dalej. No i chłopak, wiesz, wyszedł z bardzo poważnym uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Poradził sobie z tym, jest po prostu dojrzałym, fajnym facetem, ale to wspomina to bardzo niefajnie. Więc takiej sytuacji mamy sporo, tak? No to jest jakby można takie rzeczy wyprzedzić, uniknąć ich, więc ja to mówię, że ktoś ma lat 16, dysponuje swoim ciałem, pewnie, tak? Tylko no oczywiście, że może zrobić różne dzikie rzeczy i niech robi sam na własną odpowiedzialność, ale my jako ci starsi koledzy, koleżanki możemy powiedzieć, okej, dobra, to będzie wyglądało tak, tak? Czy to jest okej dla ciebie, czy nie okej? Jak ty się z tym czujesz? No nie wiem. A jakby było tak, to jakbyś się czuł? Czy wolałbyś tak na przykład, tak? Albo wolałabyś? Więc to trzeba dużo zbadać, a też na przykład no, genialne sceny intymne, czyli Euforia. I to jestem dumna i szczęśliwa, czyli moja mentorka Amanda Blumenthal. Cały bardzo duża, na przykład trudna scena w tej męskiej szatni, tak? Chłopaków nagich, tak. Młodych. Można powiedzieć, tam się nic nie dzieje, tak? Nikt się nikogo nie odziera. Z pozoru po prostu się nic nie dzieje, no, tak. Dokładnie, tak? No ale bardzo trudne, no bo oni byli tam wszyscy razem, na kupie, spoceni, pewnie tam jeszcze wypsikanie jakimiś olejkami. Pewnie tak, żeby też trzeba i tak dalej, i tak dalej. To są wyzwania, więc to też jest ta praca z młodymi ludźmi, po prostu jest trudniejsza, tak? Często młodzi też nie wiedzą, jakie mają swoje te granice, bariery, a czasami bardzo wiedzą, bardzo nie dbają, tak? Z drugą stronę, tak? A wtedy reżyser przychodzi i mówi, o Jezu, w ogóle o co im chodzi, co oni ode mnie chcą? Tego nie mogę, to mówimy, okej, ale mam jeszcze taką i taką opcję, co robimy. Więc myślę, że ta nasza wyobraźnia przede wszystkim jest nieskończona, tak bym powiedziała. Tak samo jak i pewnie wyobraźnia reżysera i właśnie producentów i producentek, bo wiem, że często jest nacisk z tej strony, że na planie dużo więcej do powiedzenia ma zamawiający, którego częścią jest reżyser lub reżyserka, niż osoba, która de facto odpowiada za finalny produkt, jakim jest film i serial. Sam z doświadczenia i z mojej pracy zawodowej wiem, że opcja reżyserska to jest jedna rzecz, a to z jakimi oczekiwaniami, wręcz momentami, żądaniami, to takimi żądaniami niecierpiącymi odmowy przychodzi producent lub producentka, reprezentując jeszcze stację, czyli zamawiającego, to jest zupełnie oddzielna rzecz i na tym polu już dochodzi do bardzo istotnych starć. Jakby wizja reżyserska często nijak się pokrywa z tą, którą przynosi producent lub producentka. No my wnosimy wizję bezpieczeństwa. My tego spotkania też, które się odbywają na początku, zanim przejmiemy projekt w tej sferze, odbywają się z reżyserami, z producentami. My musimy mieć tu jasność, co chcemy pokazać. Natomiast ciężko, żeby na planie, znaczy właśnie chodzi o to, żeby na planie nie było takich sytuacji, że w trakcie nagle ktoś mówi, nie, no jednak zróbmy to zupełnie inaczej i zaskakuje wszystkie osoby, które w realizacji tej sceny biorą udział. Poza tym my dla producentów jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa. Aha, to ważne. Dlaczego? No, liczba pozwów za granicami jest wielka, tak? Więc to też jest to, że produkcja jeszcze w Polsce za chwilę to zajmie, tak? Bo aktorzy się też boją i nie mieliśmy tej pory skandali, żeby ktoś kogoś pozwał, tak? Więc całe szczęście, bo nie o to chodzi, żebyśmy chodzili do magla, ale nadużyć jest bardzo dużo też w polskim przemyśle filmowym. Do końca września, do 27 września będą badania bezpieczeństwo. myśli.film.pl, jeżeli Państwo są z branży filmowej, nas słuchają, zapraszamy do wypełnienia badań, tak jest. Żeby chcemy zbadać, zobaczyć, jak wyglądają te sceny, jak są kręcone, jakie są procedury, kiedy aktorzy, aktorki dowiadują się o charakterze sceny, kiedy jest ustalona skala na gości na przykład. Tych pytań jest bardzo dużo i jakby niektóre praktyki, niektóre znam i są świetne, niektórzy reżyserki pracują fantastycznie, no a niektórzy, można powiedzieć, nawet właśnie nie są potworami, tylko są skrajnymi amatorami, tak, nie mają języka, ten język jest wulgarny często, a jeżeli jest wulgarny, to on jest naładowany emocjami, to kogoś może bardzo przyblokować, a można uniknąć parę rzeczy, tak, taki jest teraz jeden wyjątek przykładów, takich jest dużo, ale na przykład język. Ja od tego zaczynam i o to bardzo dbam, bo można powiedzieć tutaj jest pi, a można powiedzieć, że to jest scena seksualnego na przykład, tak? Po prostu, nie? A tych nazw innych, tych na pi mamy 30, przeważnie 30 innych jest używanych. W ogóle jest ważne, żeby od początku nazwać ten seks, bo mamy bardzo dużo słownictwa takiego podwórkowego. Natomiast i też chodzi o części ciała, żeby po prostu nie bać się tych słów, a przede wszystkim mówić otwarcie i jasno. Nie, czyli język medyczny. Nie kamuflować. Im język medyczny to? Tym lepiej. Tym lepiej jednak. No, on jest właśnie naładowany. Tak? Mm-hmm. To nie są teraz PPP, tylko to są po prostu pośladki. Tak. A to jest biust. Albo wagina. Albo okolice bikini na przykład. Tak? Jasne.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć o procedurach, bo to też jest ważne. To też jest część naszej pracy. To jest tak zwane zabezpieczenie planu przestrzeni intymnej. Na czym to polega? Polega to na wprowadzeniu pewnych reguł, które powinny obowiązywać. Czyli na przykład nie komentowaniu aktorów, nie komentowaniu tego, co się dzieje. Tak naprawdę głos na planie ma reżyser i on ewentualnie może komentować to, co aktorzy właśnie zrobili, czy to było dobre, jak to poprawić, jak inaczej robimy, a nie wszyscy wokół. Też sprawianie, aby ta liczba osób, które jest przy realizacji danej sceny, była jak najmniejsza. Czyli osoby, które faktycznie potrzebują tam być, a cała reszta jest proszona o opuszczenie lokacji i wchodzenie w momencie, kiedy aktorzy są już ubrani i można przystąpić do poprawek. To właśnie ważne, prawda, że też rozumiem, dbacie o ten komfort polegający na liczbie osób podczas konkretnego ujęcia, tak? Że ta liczba jest ograniczona do niezbędnego minimum, rozumiem, w takich sytuacjach. Tak. I oczywiście. Tak, ja też często aktorom, tym takim, którzy pierwsze kroki stawiają, tłumaczę, dlaczego czasami tych osób jest więcej, czyli na przykład musimy coś zrealizować ze steadicamu czy z jazdy, no to wtedy dochodzą nam pewne osoby na planie. Zawsze staram się wytłumaczyć, dlaczego ich obecność jest zasadna. A czy waszą rolą też jest pilnowanie, użyjmy takiego sformułowania, tego, w jaki sposób nawet w scenie intymnej jest mniej lub bardziej seksualizowane ciało, bo wiemy, że bardzo często w scenach intymnych, gdzie nie chodzi o seks jako taki, ale o podkręcenie trochę tych walorów seksualnych, kobiece ciało jest pokazywane zupełnie inaczej od ciała męskiego. Mówiąc wprost, bardziej dosadniej filmowana jest kobieta niż mężczyzna. Zależy, to jest na etapie rozmów z reżyserem, reżyserką. To jest od razu też zadaję pytania, tak? Bo też czasami przez budowę, czasami jest łatwiej coś nakręcić, tak się wydaje, tak? Gdzie ty, jak myślisz sobie kamery, jakie są zabezpieczenia, tak? Jakie są dostępne zabezpieczenia, mają kostiumy, co my mamy. Więc to jest dużo, to też nie jest takie oczywiste, ale też to, co bardzo jest ważne, żeby powiedzieć, że to jest wyobraźnia reżyserów, reżyserek, że my wchodzimy w ich wyobraźnię i w ramach ich wyobraźni świadczymy usługi. To nie jest nasza wyobraźnia. Czyli jeżeli jest na przykład scena, która nam się wydaje z opowiadania historii, że ona jest na przykład przemocowa, albo nie fair, albo coś jest nie tak, to wtedy ja nie biorę projektu na przykład. Tak? Jeżeli widzę, że ten reżyser jest na przykład jakiś turbo oblesiem i uważam, że obrzydliwie patrzę na kobiety i je, nie wiem, traktuję w moich kategoriach osobistych Katarzyny Szóstow nie tak, jak powinien traktować, no to po prostu nie biorę tego projektu proste, tak? A nie idę i tam mu wykręcam na drugą stronę ten jego pomysł. Nie, to czy byś podjęła pracę, albo ty, Marta, na planie naszego ukochanego filmu. Mary Poppins? Nie. Beatifa Kesisza. Adela, podwójne życie Adeli. Znaczy, Blue is the Warmer Color, tak jest oryginalny tu. Film, o którym gadaliśmy godzinę, a już wiedzieliśmy na etapie, kiedy on miał premierę w Cannes, tam taki mały skandal. A potem z czasem duży. Jak wedle aktorek do potwornych nadużyć dochodziło. Łącznie z jakimiś trwającymi niebotycznie długie czasy scenami próby. To jest pewnie niezłe pole do jakby do popisu. To jest rozmowa jednak, to właśnie kluczowa jest rozmowa z reżyserem, reżyserką. Jeżeli do mnie się zgłasza, nie wiem, nawet właśnie nie kierowniczka czy kierownik produkcji, tylko ktoś jeszcze inny zespołu z ekipy i ja widzę, że to jest w ogóle jakieś na zasadzie odfajkowania, bo ktoś im kazał, to nie ma sensu. A jeżeli rzeczywiście Kaszlicz powiedział, coś tutaj było nie okej, zrobiłem, chcę zrobić podobny inny film, ale żeby było fair, fajnie, no to miałoby to sens, tak? Podejmujemy wtedy razem rękawice, mówiąc, ty nie wiesz, w co wchodzisz, ja nie wiem, w co wchodzę, znam twoje filmy, fascynują mnie, być może jak ja wejdę, to one nie będą tak dla widzów, dla nas pasjonujące, to jest też ryzykowne, bo trochę wchodzimy i to trzeba powiedzieć wprost, trochę jako tutaj aptekarze, aptekarki, coś próbujemy odliczyć, więc to jest wejście w proces twórczy, który jest często dziki i nieobliczalny, ale dlatego też ja się staram bardzo dbać o ten komfort, o tę wizję artystyczną reżysera. Ale ważne, reżyserki. Wy wchodzicie w ich wizję, a nie... Że każda z nas inaczej pracuje, myślę, jasne. Tak? Że jakby są ja mam na ten temat totalną jazdę, bo uważam, że artyści są od tego, żeby byli dzicy, nieokrzesani i dziwaczni, bo za to ich kochamy, tak? Ale żeby przy okazji nie siał się trup gęsto, to od tego jesteśmy. No. Czyli gdzieś rozumiem, ta odrobina szaleństwa jest jak najbardziej... Oby tak, jak najwięcej, tak? Ale od tego no, też się myśli, że my jesteśmy takie, jak tak się mówi, fan police, czyli przychodzimy tam z taką szpicrutą. No nie, na moich próbach jest turbo śmiesznie, że taki chram. Co wy tam robicie? Ja mówię, po prostu ćwiczymy, jest śmieszne i zabawnie. No i potem oczywiście oni się tak nie chichrają, żeby była jasność, jak to kręcimy, bo to też, żeby nie było wszystko takie zabawowe, ale to może być lekkie, tak? No,
sam seks sam w sobie no jest takim dość dziwaczną aktywnością ludzką. Jak sobie myślisz, jakieś dwa ciała, jakoś tam coś miętolą, sapią, robią jakieś dziwne rzeczy. Dotykają się spoceni, no w ogóle. Jeszcze... o co chodzi? Liżą te swoje spocone ciała. Właśnie, no o co chodzi? A potem jeszcze sobie myślisz, że też jest udawane. Tak, i to jeszcze kilka razy, wiesz. Kilkanaście razy. Albo nawet kilkanaście, tak. Aktorka na przykład dostaje komunikat: Sylwia, możesz jęczeć głośniej, albo za mało tego jęku. No właśnie, też każdy praca na dźwiękach, tak? To też jest ciekawe. Tak? No często mamy na przykład, nie wiem, Państwo, teraz będziecie, nie wiem, czy mówić, czy nie. Dobra, zrobimy, będziecie Państwo mi trochę, okradamy Was teraz. Tak? Zobaczcie, ile scen intymnych jest kręconych z muzyką. Potem podkłady są, tak? Bo często właśnie reżyser mówi coś głośniej, ciszej, po coś tam. I potem podkładają muzykę pod to, bo, no bo się właśnie nie dało z jakichś względów. Na tak zwanych postsynchronach nie da się wszystkiego dobrać. No właśnie, ale często też na przykład my pracujemy tak, żeby jednak bardzo zależy na tym dźwięku. Uważam, że dźwięk jest po prostu totalnie czymś, co działa, tak? Właśnie działa na widza bardzo mocno. Nawet nie wiem, czy nie mocniej czasami szobra. Zależy na kobiet. Może na kobiety działa bardziej dźwięk. Nie wiem, różnie. Pewnie badania pokażą różne tutaj wersje, ale żeby tego nie eliminować, że to jest tylko i wyłącznie właśnie choreografia i tutaj taka, tutaj śmak, tak? Jakby. A to jest bardzo trudne dla aktorów. A zwłaszcza dla aktorek, myślę. Właśnie, a jak to wygląda od strony aktorek, aktorów? Z jakimi one przychodzą do Was uwagami, prośbami? Z czym one się do Was zgłaszają? Jakby tutaj jest reżyser, praca z reżyserem, reżyserką, a jak z kolei wygląda praca z nimi? Na co one są wyczuleni w takich scenach? Zależy, jakie mają doświadczenia wcześniejsze. Jeżeli to jest osoba świeży aktor, no to wypracujemy, tak jak już wspominałam wcześniej, nowe standardy. Mogę im od początku... Ja ich zawsze pytam aktorów, czego oni by ode mnie tak naprawdę oczekiwali, co im mogę dać. I często pytania dotyczą pokazywania tej sfery. I tutaj wchodzimy w kolejną ciekawą część naszej pracy, bo my się też zajmujemy zabezpieczeniami takimi, to się nazywa modest, dobrze mówię? Modesty? Chodzi o pewnego rodzaju... Bieliznę zabezpieczającą. Co to jest? No to są takie różne nasze, tak żeby było bezpiecznie i dobrze, nie będziemy szczegółów po prostu zdradzać. A będzie wyglądało jak... Że Państwo nic tam nie widzicie, aktorzy się czują komfortowo. Ja Ci nie odpowiem na to pytanie celowo, bo uważam, że ono jest bardzo intymnym pytaniem. Coś podobnego. Tak, uważam, że to jest jakby nasza relacja z aktorkami czy aktorami, z którym pracowaliśmy i to jest nasza po prostu tajemnica. Okej. Okay. Tak, nie wchodzą w szczegóły, ale chodzi o to, żeby te rzeczy, które oni... myślą sobie o tych scenach, albo doświadczyli czegoś wcześniej, żeby komfort tych osób, to jest nasze... To my wtedy śpimy dobrze, kiedy wiemy na 100%, że nasi aktorzy tą scenę przeszli bez żadnego szwanku. Wracając do tej blizny, wy nie chcecie, czy nie możecie powiedzieć? Bo jednak myślę, że wielu osobom w tej chwili... Proszę Państwa, każdy, jak się mówiło, rzemiosło ma swoje tajemnice. Tak? Nie przypadkiem dobre buty kosztują dużo, bo ten szewc wie, jak je zrobić. No więc my mamy swoje różne tajemnice i będziemy ich strzec. Jedną z nich jest tak zwana blizna zabezpieczająca. Tak. Teraz Państwo pewnie robią. Czyli proszę Państwa, na żywioł nikt nie idzie, tak? No to jest bardzo ważne. Nikt się genitaliami nie pociera. W filmach, gdzie są koordynatorzy, koordynatorki intymności. Dokładnie. W filmach, o których wspomniałeś wcześniej, było tak, ten seks był po prostu prawdziwy. No tak. Więc to jest zupełnie inna klasa filmów. Ale to jest wtedy, tak jak mówisz, już bez waszego udziału? Tak. Albo może ktoś inny, tak? Czy ewentualnie nasza funkcja zmodyfikowana. Mm-hmm. Tak? Więc też w waszych filmach takich sytuacji nie ma. Kwestia jest na przykład ubezpieczeń, tak? Bo coś się może ktoś po prostu zarazić na planie. Na przykład, tak? Więc też trzeba mieć świadomość, że trzeba wtedy zadbać o inne kwestie, trzeba by było. Czy na przykład jak jest seks na żywo, no to na przykład w teatrze, czyli masz w teatrze, jest gigantyczny, w teatrze może być 50 osób skrytych, że nawet nie wiesz, gdzie są na przykład, tak? Tak. Czyli miałam za chwilę szkolenie dla całej ekipy, co wolno, co nie wolno, co z telefonami, a co się stanie, jak na przykład ktoś z widzów się na przykład będzie chciał dołączyć, no więc to są różne scenariusze. Takie rzeczy, ja, okej. Okay. Też robimy takie rzeczy, tak. Dużo scenariuszy, które wyprzedzamy. Rozumiem. A czy wasze zadanie na planie też polega na przykład na w takich scenach intymnych na koordynowaniu tego, by nie iść schematy dotyczące na przykład płciowości, tak? Nie wiem, mamy osoby panseksualne, mamy osoby, które są gdzieś crossdresserami, crossdresserkami. Wyobrażam sobie taki serial albo film. Jest scena intymna i mamy super heteromaczowską ekipę filmową. Mówię to, proszę Państwa, z doświadczenia. Wiem, jak to wygląda, więc zupełnie świadomie używam takiego lekkiego, powiedziałbym, podkreślenia tego wyrazu, bo
na tym etapie już dochodzi do sporych naruszeń. To jak widzi mężczyzna heteroseksualny taką postać i co z jego zdaniem powinno w tym być najatrakcyjniejsze, a co nie? Znaczy, to jest przede wszystkim pytanie dalej o rozmowę z reżyserem, reżyserką. Dalej wracamy do tego. Jeżeli reżyser, reżyserka mówi tak, to jest, ma być nowoczesne, progresywne, otwarte, no to wiemy, jak mam pracować. Ja pracowałam po pracy z Axon Studio i jestem zachwycona przed całą ekipą. Mi się wydaje, te stereotypy, gdzie tak się można przykleić, że faceci, coś tam. Mówię, pachnący, nieśmierdzący, 70 facetów na planie, po prostu pełna klasa, pół tekstu nie padło, który ja bym powiedziała, że był dziwny. Ja byłam zachwycona nim, tak? A scena była bardzo trudna, długo kręcona i była pełna klasa, więc jakby to też, te stereotypy są bardzo różne, wiesz? Jakby to też trzeba z tym uważać, gdzie się takie, jak się łatwo powiedzieć, że to ci dobrze, a właśnie, nie wiem, reżyserki są świetne? No nie, też znam reżyserki, które nie są świetne, no więc różnie z tym bywa, więc dalej wracając do tej historii, tej opowieści, tak? Więc jeżeli ja czuję, że ten reżyser bierze się na przykład za opowiadanie historii, gdzie są osoby transpłciowe, a jest gdzieś transfobem, no to ja nie biorę tego jej roboty. Mm-hmm. Proste, tak? Niech on sobie sam to opowiada i ja nie będę zbawiać świata w całości, tak? To jest jego świat. Reżyserzy mają prawo do swoich nawet błędnych światów, ale mają. Czemu nie? Też mówię o tym, bo parę ostatnich miesięcy spędziłem na planie produkcji telewizyjnej. Dość ustecznione, jeżeli chodzi o sam zamysł koncepcyjny. Natomiast to się działo w reżyserce tej produkcji. To myślę sobie, że to byłoby dla was świetne pole, bo tam właśnie dochodziło do takich ogromnych nadużyć w kwestii komentowania, jak się zachowują bohaterowie i bohaterki, ról, które zdaniem osób, które były w tej reżyserce, powinny być tak, a inaczej wykonywane. Tak się zastanawiam, czy ja na przykład, będąc po drugiej stronie, nie jako aktor, aktorka, tylko jako członek wieloosobowej ekipy, mogę się też do was zgłosić, czy mogę poprosić na przykład, żebyście przyjechały na plan. Ale jako kto wtedy? Też koordynatorki, ale... A ty jako kto się zgłaszasz do nas? Jako osoba poszkodowana, która czuje się, że jest nadużywany mój komfort. A wtedy my jako kto przyjeżdżamy? Jako te, które na przykład byście spowiedziały takiej pani, czy panu, słuchajcie, no nie możecie, nie pozwalajcie sobie... Teraz, na taką, edukacja, tak? Taka kierunek edukacji, ale wtedy jako... My, wtedy policja mamy, seksualna. Tak się zastanawiam, wiesz, jakby, czy to jest jakby... No, ale ja też właśnie pytam, czy wy pracuję tylko i wyłącznie na zaproszenie reżysera, reżyserki, jak i produkcji. Znaczy, jeżeli coś się dzieje na planach, od tego jest bezpieczeństwomyśli.film.pl, tam są badania, zapraszam Państwa po raz drugi, żebyśmy proszę wypełnić. Tak. I chcemy to zrozumieć, tak? Ale to wiesz, to jest na zasadzie jakby, oczywiście można powiedzieć, do przemocy domowej mamy odpowiednie organy ścigania, tak? Pytanie jest jakby, jak w danych ekipach wygląda procedura antymobbingowa. Na przykład już mówiliśmy, Axon Studio na przykład ma podpisać umowę, musisz podpisać w całym taki antymobbingowy po prostu załącznik. Część czyta, część nie czyta pewnie, ale jest, tak? Nasze pojawienie się już na planie też pewnie powoduje pewien rodzaj koncentracji, skupienia się na pewnych tematach. Więc być może, nie wiem jak wyglądają inne produkcje Axon Studio, tak się też, ale ta wyglądała no, po prostu na szóstkę z plusem. Tak? I być może same pojawienie się takie osoby jak my powoduje, że niektórzy mówią okej, okay, może to było nie okej, okay, jak kiedyś tak mówiliśmy, więc uczymy się. No, też myślę, że powoli. Edukacja jest tym jednak za ewolucją, a nie rewolucją w tym obszarze. To teraz jakie produkcje, które się pojawią na naszych małych, dużych ekranach albo na ekranach smartfonów, to są... Jako człowiek, który pracuje w filmie, przecież że nie możemy ci nic powiedzieć. Ale przynajmniej jakiś rąbek tajemnicy. Nic. Nie, może Marta powiedzieć, ja nie mogę powiedzieć. Ja mogę uchylić jedną Dobrze. Tajemnicę. Jest to projekt bardzo ciekawy, który będzie na platformie Netflix. Nosi tytuł Hyacynt i opowiada o akcji zorganizowanej przez generała Kiszczaka Różowe Teczki. Jest to film mi bardzo bliski, ponieważ był jedną z moich pierwszych doświadczeń w tej nowej funkcji i pierwszą sceną intymną na planie była homoseksualna orgia. Więc było wyzwanie. Wszystko się... Było wesoło? Było bardzo wesoło. Był świetny klimat. Była fantastyczna scenografia. Pracowało mi się bardzo dobrze z reżyserem, z Piotrkiem Domalewskim. I to był mój pierwszy projekt, który robiłam. Natomiast mam teraz kilka kolejnych, bardzo ciekawych. Niestety nie mogę zdradzić jeszcze tytułów. Jest też wyzwanie w jednym z nich. Jeszcze chciałam właśnie o tych takich wyzwaniach, jeśli chodzi, pytałaś na przykład o pokazywanie ciał kobiety, seksualizowanie ich. Teraz jest też taki trend, żeby trochę bardziej wskazać też na mężczyzn, żebyśmy też mogli oglądać mężczyzn w czasie seksu, a nie cały czas kamera
i wszystkie światła na kobietę. Tak. A w najlepszym wypadku tylko męskie pośladki są pokazywane. No właśnie, a też chodzi o to, żeby trochę odkryć męską seksualność, a nie tylko taką zero-jedynkową, jak do tej pory w większości filmów mogliśmy oglądać. I też pojawia się coraz więcej kobiet reżyserek, one też mają inne spojrzenie i też fajnie, żeby tym okiem kobiety pokazać męską seksualność. Chociaż prawdą jest, coś Kasiu chcesz dodać. No tak, myślę, że właśnie filmowe nie będę mówić, ale... A jednak. No, Schauspielhaus Zürich. No tak, czyli, mamy zaproszenie do Tak, czyli Szwajcarii. To są na bazie Davida Fostera Wallace'a wywiady z paskudnymi ludźmi, chyba jest taki tytuł. Streaming Polsce, będzie? Tak. Teatr i streaming. No moja droga, ostatnie 12 miesięcy to ja musiało wiem, się ze sobą właśnie ożywić. Ta męka, to tak wiesz, jak to jest jak... Takie siedzenie w tej piwnicy w trakcie nalotu. No. Żadna przyjemność, proszę Państwa. Nie zapraszam na żaden streaming, chyba nie będzie, ale... Zapraszamy, bilet do Szwajcarii, tak. Proszę kupować dzisiaj. Kochany, tanie linie lotnicze, nie powiem które, ale można taniej niż do Gdańska się dostać. To prawda, to prawda, to zachęcamy. Seks na żywo. Tak, to jeszcze tak na finał, tak, to a propos tej sceny, tak sobie pomyślałem, inna taka scena, która mogłaby być dobrym polem do popisu, a może i nie, skorygujcie mnie, scena orgii w pachnidle Toma Tykwera. Tam nie było seksu, ale myślę sobie, że to mógł być ten trop. Jak Państwo tak, nie, powiedzcie mi, czy mam rację, jeżeli chcecie sobie Państwo uzmysłowić taką rolę moich gościń, koordynatorek scen intymnych, to czy scena orgii z pachnidła Toma Tykwera to też jest takie dobre pole dla Was na przykład? Też się mówi, nawet wiesz, tak, my możemy odpowiadać na przykład za intymność pomiędzy matką a dzieckiem. Na przykład. Tak, ja uważam, że to jest daleko posunięte, jednak tych psychologów dziecięcych widzę, to jest ich robota, ale to jest gdziekolwiek po prostu reżyser de facto czuje, że się z tobą dogada i wie, że tam się przydasz, gdzie mamy kontakt cielesny, gdzie jest ktoś rozebrany, gdzie są pewne granice, gdzie są pewne tematy skrępowania, to tam się pojawiamy my, całe na biało. Dodam tylko, że przy tej scenie wspomnianej duże wyzwanie miały charakteryzatorki, ponieważ musiały zamazać bardzo wiele tatuaży. Mówisz o pachnidle? Tak, z statystą. No tak, bo to było sporo czasu wstecz. Bynajmniej nie był to 20, nie 21 wiek. Dobrze, to mam nadzieję, że jak Państwo dzisiaj będą oglądać, dzisiaj, jutro, każdego innego dnia, serial, film, a może spektakl w Zürichu, to spojrzą Państwo nieco innym okiem na intymne sceny, ale nie mylić ze scenami seksualnymi, o czym tutaj zostało jasno zarysowane. A o tym wszystkim opowiadały Państwu moje fantastyczne gościnie Marta Łachacz, Katarzyna Szustow, koordynatorki scen intymnych. Ja nazywam się Remigiusz Kadelski. To był program Remix. Dziękuję i do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.